Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić dyszę w naszej Skodzie. Naprawić, wyczyścić, bądź też wymienić, jeżeli ktoś ma nową. Dysza ta niestety z tyłu często się zapycha piachem, błotem, pyłem jakimś i nie chce po prostu dobrze działać. Nie spryskuje nam wtedy tylnej szyby tak, jak powinno. Pierwszym czynnością jest zdjęcie kapturka. Nie jest jakoś specjalnie zabezpieczony. Tu znajduje się dysza. Możemy ją próbować wyciągnąć. O! Nie jest jakoś nadzwyczajnie mocno nasadzona. Jest wciśnięta. Także wyciągamy ją. Najlepiej zabrać ją do domu i dalej pokażę, jakie czynności wykonamy. Po wyciągnięciu tej dyszy przy pomocy na przykład agrafki próbujemy ją przeczyścić. Na tyle mocno można włożyć tą agrafkę, że widać, aż przechodzi do samego końca. Bardzo często zapchanym błotem. Jedną i drugą. Do samego końca przechodzimy. Po wyczyszczeniu oczywiście można sterować tymi dyszami, którą stronę będziemy chcieli. Prawo, w lewo, do góry. Jedna i druga. Tak wyczyszczoną dyszę będziemy założyć ponownie do naszego samochodu. Po wyczyszczeniu dyszy nakładamy, to jest taki wypust, tą dyszę dociskamy. I nakładamy teraz osłonkę. Na klik wchodzi. I teraz sprawdzimy, czy przyniosło to pożądany rezultat. Jak widać, przyniosło to rezultat. Natomiast, tak jak wcześniej pokazywałem, można te dysze wyregulować. Bo jak widać, było troszeczkę są jeszcze niewyregulowane.